Witam bardzo serdecznie w 75. części Filaru Wieczności. No dobrze, więc tą naszą drużyną Etera mogłem w sumie wymienić, bym miał tą mechaniczną kobitę, ale pewnie ona nic by tam nie miała ze sobą. Trzeba by ją wyposażyć. Ale coś odleczę, to nie ucieczę. Dobra, idźmy. Tak, jeszcze tutaj nie byliśmy w tym miejscu. O, od razu już mamy coś do wypłucowania. Dobra, jo. Lutować. I następny. Do golenia. Ładować bronię. Zrobiłem mu tutaj porządek, bo to on tutaj ma bałagan straszny z tymi nieudanymi stworami. O, ten coś tutaj Robocop zagrzmiał. O, i wybuchł. No dobra, przeżyliśmy. Zbierajmy, co po nich pozostało. O! Znakomity rapier. Celność 8, obrażenia plus 30. No nie najgorsza broń, widzę. Da się jakoś, da się. Ogniste uderzenie. Porażające uderzenie. A może to byśmy coś tu innego. Niż szkoda chyba na to troszeczkę. Dobra, pozbierajmy te części. Łączmy. Włączmy przeszukiwanie, może coś tu będzie. Dobra, na razie mamy jakiś mały sztylet i kluczyk znowu. Ciekawe, do czego ten kluczyk. Teraz zerknijmy na mapę. Tu już chyba wszędzie byliśmy, nie ma tutaj nic innego. Zerknijmy na klucz do celi. A, to my tą celę to już otworzyliśmy, wiadomo jak. Dobra. Uszkodzony ładunek, ok. No dobrze, mamy trochę tych różnych kluczy. Dobrze, to już teraz nie musimy. To już wszystko mam zrobione. Oczywiście oprócz głównych jakichś tam. A, po co ja tędy idę? Przecież tędy mogę przejść. Jasne, przecież to się wszystko mi otworzyło. Wychodzimy z tego przybytku. O, tutaj coś jeszcze zostawiłem. Dobra, zabieramy. Tu już jeszcze brzęczy coś, widzę. Idziemy z tej piwnicy. Dobra, i wio. Dobrze. Nic się nie odkryło na razie jeszcze. To idziemy. O, coś tu można wziąć. Nie zauważyłem wcześniej tego. Wytrzymałeś 72 przez... Dobra, może się przydać. A na razie nic nie będziemy sprzedawać, bo być może przyda się to... Dobra, a nie będę na razie zapisywał, może włączymy skradanie, bo tu jeszcze są nieodkryte tereny, więc dobrze wszystko odkryć, a jeszcze tu. To jakieś zioło, dobra.
Pomocy, niech mi ktoś pomoże. O! No dobrze, pomóżmy. Tu jestem. Wieśniak macha rozpaczliwie rękoma, stojąc na znajdującym się w głębi rozpadliny wąskim występie. Jest zdecydowanie poza zasięgiem, a nierówna, śliska powierzchnia przepaści uniemożliwia spinaczki gołymi rękoma. Przewiąż linę wokół swojego pasa i zamocuj ją. Dobra. Eder zna się na węzłach. Bezpiecznie przewiązuje linę wokół twojego pasa. Tracisz przedmiot. Dobra. Uwięziony mężczyzna przywiera palcami do ściany, plecami do ściany rozpadliny. Pospiesz się, proszę. Lód zaczyna pękać. Na ścianie rozpadliny poniżej dostrzegać mniejszy występ. Jest w zasięgu skoku, ale może nie wytrzymać dodatkowego obciążenia. Zeskocz, zejdź niżej. Mocno ujmujesz linę i ostrożnie opuszczasz się ku występowi. Gdzieś z dołu dochodzi cię złowrogi chrzęst osuwającego się lodu. Uwięziony człowiek wydaje okrzyk przerażenia. Szybciej! Na występie masz chwilę na rozeznanie się w sytuacji. Uwięziony wieśniak znajduje się niemal bezpośrednio pod tobą. Zadziera głowę, by z przerażeniem śledzić twoje poczynania. Zbadaj otoczenie. Poświęcasz chwilę, by lepiej zorientować się w swoim położeniu. Kilka znajdujących się poniżej sekcji zbocza zdaje się składać z warstw cienkiego lodu. Przypominają one okna rozmieszczone wzdłuż ścian otchłani. Tafla lodu zawiera pęcherzyki powietrza. Zbyt szybkie przejście po niej może doprowadzić do pęknięcia. Kontynuuj zejście, wespnij się, opuść się na linię z występu. Spróbujmy. Mocno chwytasz za linę i szarpiesz kilkakrotnie, by upewnić się, że trzyma. Po czym zeskakujesz z występu, pokonujesz sporą odległość, gdy nagle orientujesz się, że zmierzasz w stronę cienkiej tafli lodu. Korygujesz chwyt i zgrabnie ominąwszy lód, kierujesz się w stronę głazów wyglądających na stabilniejsze. Skręcasz ciało z powodzeniem, stając na warstwie lodu bez jej roztrzaskiwania. O, wysoka zręczność. Udało się. Gdy mijasz warstwę niestabilnego lodu, wyczuwasz, że wzmaga się wiatr. Wyjące mroźne podmuchy szarpią gwałtownie twoim odzieniem. W pobliżu znajduje się szczelina, w której można przeczekać, aż wiatr ucichnie. Osłona przeciwko żywiołom. Nie spełniono wymagań. Schron się w szczelinie. No właśnie. Jak przeczekam, to tamten już może tego. Nie wiem, jaki będzie. Nie ustawaj. Przywierasz do klifu, ale od zimna drętwiają ci palce. Wyjątkowo silny podmuch wiatru odrywa cię od zbocza. Lina wrzyna się boleśnie w twoje boki, gdy napina się, gwałtownie cię zatrzymując. Na zboczu znajdujesz oparcie dla stóp i schodzisz dalej. W końcu wieśniak jest na wyciągnięcie ręki. Sięka ku tobie. Gdy dzieli cię od niego zaledwie kilka cali, występ pod jego stopami niespodziewanie trzęsie się i obsuwa. Mężczyzna zaczyna spadać. Rzuć się za nim. Puszczasz linę błyskawicznie, rzucając się za spadającym mężczyzną i chwytając go w ostatniej chwili. Lina od twojego pasa zatrzymuje was z bolesnym szarpnięciem. Chwytasz i podciągasz mężczyznę. Oplata cię ramionami, sadowiąc się za twoimi plecami. Odłamki występu osuwają się w ciemność. Z pasażerem na plecach rozpoczynasz wspinaczkę. Spinasz się miarowo po zboczu przepaści. Ocalony wieśniak mocno do ciebie przywiera. W końcu docierasz na szczyt i przechodzisz nad jej krawędzią w bezpieczne miejsca. Okej, uratowaliśmy go. Dziękuję, byłem tam tak długo, myślałem, że już po mnie. Wracam do wioski, uważaj na siebie. I 300 sztuk złota, czy tam czego tam. Okej, okay, udało się jej, tylko tutaj. Dobra, okay. Udało się. Okej, okay, w porządku. Tu już byliśmy, tak? Byliśmy. Tutaj nie byliśmy, a to będziemy. Tu jeszcze trzeba w to miejsce zajść. Dobra. Jeszcze tu został jakiś skrawek do odkrycia. Uciekają zwierzątka. Przepuszyliśmy ich niechcące. Okay, coś tu będzie, czy nic tu nie będzie? Jakieś jelenie.
O, będą atakować? A dlaczego? Bestie. A my nie chcemy walczyć z wami. No ale chyba musimy. No niestety, szkoda jelonków. O, jak się Alotowi dostaje. Okej. No trudno. Nie tego się spodziewałem, że nas jelenie zaatakują, ale no niestety. Dobra, nic tutaj więcej nie mamy. O, jednak coś się znalazło. Jakiś gościu pod lodem. Pierścień. Hard Lefex Vola 9. O, to dobry pierścień. Dobra. Zaraz zobaczymy. Odbicie 9. Ten ma to wszystko. Tej brakuje tutaj. O, widzisz. Dobrze. Już jest dobrze całkiem. Dobrze. Tutaj już wszystko mamy rozkminione. A tutaj. A tutaj nie wiem, ta pieczara. Chyba tu nie byliśmy w tej pieczarze. Dobra, idziemy do tej pieczary. Tak mi się wydaje. Nie wiem, mam takie wrażenie, że tu chyba nie byliśmy. Chyba nie byliśmy tutaj. Tak, zapiszę może. Tu są ogry. Bo raczej tu nie byliśmy. Nie chcą nam nic na razie zrobić. No zobaczymy, co będzie w tej jaskini. Nie wiem, to był chyba ten smok. Tak mi się wydaje. Albo tu byliśmy, no. A, dobra, byliśmy. Dobra, wiem, gdzie to prowadzi. Byliśmy tutaj. Smok jest w tych wodospadach. Chyba jeszcze za słabi jesteśmy, żeby z nim się zmierzyć. Dobra, to idźmy teraz dalej. Teraz pójdziemy tu. Tu jest jeszcze jakieś nieodkryte, drobne miejsca. Jakieś ślady robią za sobą, ale też szybko nikną te ślady. Nic tu nie ma? Nic ukrytego? Nie. A teraz pójdziemy do tej wieży tajemniczej. Dobrze, idę dobrze, tutaj. No to wio. A tu żeśmy gdzieś wyszli. Oj, coś tu jest. Kiedy bierzesz łuk do ręki, czujesz, jak wibruje on od dziwnej, nieznajomej energii. Z plecaka wyciągasz srebrną strzałę, którą znalazłaś przy rannym wilku. Kiedy zbliżasz strzałem do łuku, pocisk nagle sam trafia na miejsce. Słyszysz trzask i szum, a na obu końcach łęczyska pojawia się blada smuga światła. Ciągniesz za strzałem i czujesz bardzo silny opór. Burzowiec. Burzowiec. Coś to jest. O! Trzeba przypisać. Łuk myśliwski, przedmiot dwuręczny. Może przypisać do pieśniak, enigmatyk, łowca. Pieśniarz, nie pieśniak. Co ja to? Okej. Duchowe przypisanie. Dobra. No to tutaj mamy. Sagani jest łowcą przecież, nie? Tak, tylko że obrażeń minus 6 elektryczność, celność kontra odbicie. No dobra, to weźmiemy jej, damy to.
Duchowe przypisanie, tak. Ok. Mamy to. Zadaj 250 obrażeń. Ok, dobra, zobaczymy. Pistolet się przyda, bo to jest porządna broń. Tutaj tej musimy chyba to gdzieś tutaj dać, niech to będzie. Chyże stopy, nie, to jest... To dajmy jej, bo może to się tu przyda. Ta nie może strzelać, niestety. Chociaż tu pistolet można wsadzić, ale... Just say the word. Ale nie będzie można go wybrać, niestety. Niestety. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze znajdziemy. Okej. Okay. Co to jest? Nic nie działa? Okej, okay, zobaczmy jeszcze tu, czy gdzieś coś tu mamy. Nie. Tu nic więcej nie ma. Czyli do baterii Durgana się tędy nie dostaniemy. Dobrze, to pozostaje nam wrócić do krzepy. Bo nie mamy innej rady. A gdzie to będzie wyjście z sytuacji? A jeszcze tu nie byliśmy. No to niedopatrzenie. Wio. Niedopatrzenie. Tu tędy przejdziemy do krzepy, tak czy siak, nie? Dobra, zobaczmy. Okej, okay, wszyscy są przygotowani. Just say the word. W razie W. Chyba tak. Tak, jeszcze. O, oj, mamy coś znowu ukrytego znaleźliśmy. Co to jest? Można się przespać, chyba będzie. Cięte znakomity miecz. Jakaś tarcza i coś, czego nie możemy wziąć. To się prześpijmy. Redukcja obrażeń, no niech będzie. Dobra, teraz sobie to zabierzmy. No i tutaj chyba ktoś jest, z kim będziemy mogli chyba porozmawiać. Ma fajny miecz błyszczący. Zapiszę, bo nie wiadomo, jak to się może tu skończyć. Urthal jakiś i najemny wojownik. O, jest ich więcej. Po środku drogi stoi mężczyzna. Nie opuszczając przełożonej przez ramię klingi, daje dwa kroki naprzód, jakby chciał przemówić w imieniu stojącej za nim grupy. Liczyłem na kolejnego darczyńcę. Zawsze przynoszą niespodzianki, a my uwielbiamy niespodzianki. Mówiąc my, mam oczywiście na myśli siebie i to. Postukuje rękojeść miecza. Załatwimy to szybko. Postaraj się nie ruszać. Aha, czyli nie dało się uniknąć tutaj bijatyki. Urthal, wojownik, mag, kapłanka, łotrzyk. Dobra, za kapłankę może najpierw się weźmiemy. Dobra, to nie będzie ona leczyć nikogo. Teraz tak, za maga. Za maga się weźmy. I tutaj widzę, że chyba nie będziemy się szczypać. Dobra, jakieś tutaj czary ochraniające. To, dobra. Dobra. Teraz tutaj, bo załatwmy tego. Już jest na wykończeniu. I teraz ty, dawaj. No i po co wam to było? Po co im to było? Pozamiatane. O! Odkupiciel świętej Idweny. Co tu jeszcze mamy? Notes darczyńcy. Podpisy na stronicach wskazują, że notatnik należy do kogoś o imieniu Ixtli. Notatnik zawiera różne wpisy. Niektóre to listy przedmiotów wraz z ich domniemaną wartością. Inne strony zawierają notatki na temat okolicy.
Na mapie rdzawego lasu zaznaczono duży staw. Obok niego widnieje kilka podkreślonych linijek. Notok, tlokot. Najpierw formalności, rzecz jasna, wówczas wypłynie kuala jakaś micha, dobra dziewczynka, która lubi, kiedy je się o tym mówi, nim się zanurzy. Ksytla kulla upewni się, że lubi rybkę za dobrze wykonane zadanie. Ciekawe. Co to jest? Peleryna jakaś? To mnie interesuje bardzo. Odkupiciel. Można przypisać ten przedmiot. Barbarzyńca, wojownik, paladyn. O proszę. No właśnie. Duchowe przypisanie. Dobra. To weźmiemy. Komu to damy? Może tu? A resztę do schowka. Dobrze, zerknijmy teraz na nasz ekwipunek. Temu to się to... Gdzie to? Jeszcze raz. Paladyn. Barbarzyńca, wojownik, paladyn. Więc muszę zobaczyć, kto jest kim. Wojownik, barbarzyńca, paladyna nie mamy, nie? Skapłan, mag, może i ona by mogła tym śmigać. Zobaczymy, co jej tutaj dałem. To jest przedmiot dwuręczny, tak? 22 do 31 silne. Zniszczenie nośników dusz. Warto się tym zainteresować. Główna 69, tutaj damy 89-79. Zobaczmy. 85. 85. No dobra, niech będzie duchowe przypisanie. Tak. Dobra. Dobrze, to te bronie, ten ma dobrą broń, to nie będziemy tego zmieniać absolutnie. Dobra, na razie przetrzymamy. Na razie przetrzymamy to. Dobra, tu jakiś mag. Okej, co on ma tu ciekawego coś? Nic ciekawego, oprócz grimoire'u, który sobie zaraz sprawdzimy. Zerknijmy na grimoire. Czy jest w stanie się on czegoś nauczyć, bo z tego grimoire'u nic. Dobra. Hey. O, jeszcze coś tutaj jest, kasy trochę. No, to widać, kto komu tutaj, prawda, podarki podarował. Nie ma. Droga wije się w górę przez pewien czas, a w końcu gwałtownie skręca ku przełęczy. Czyli nie ma stąd wyjścia, widzę. A myślałem, że będzie. No nic, dobra. To jak nie ma, to idziemy. Tu jest wyjście z sytuacji. I lecimy do krzepy. Dobra, no teraz trzeba wyszukać pewnych, nie wiem, czy z tym Teodorem coś tu będziemy mieć do pogadania. O, jest Mestla ze zgromadzenia Sytej Czaszki nie żyje. Okej. Okay. Uśmiecha się, ironia losu, nieprawdaż? Mordowała w imię Beratha, a koniec końców sama też. Och, nieważne, masz tu nagrodę, podaję ci brzękującą sakiewkę monet. Tracisz głowę, mamy 3000 i doświadczenia, żeśmy trochę dostali. Słyszałem nowe wieści o niebezpiecznych osobnikach. Może zechcesz ruszyć także ich śladem. Interesują mnie te nowe nagrody, o których wspomniałeś. Za apostołów prawdziwego płomienia i koło łowieckie starego Dunrydu kręci głową. Ci, którym stawiłaś już czoła, to w porównaniu z nimi łagodne owieczki.
Powiedz mi coś więcej o apostołach prawdziwego płomienia. Drapie się po karku. Nie wiedziałem, co o tym sądzić, ale chodzą pogłoski, że to grupa czcicieli smoków. Podnosi dłonie. Wiem, że brzmi to dziwnie. Sam nie wierzyłem, dopóki nie doszły mnie wieści o spaleniu posterunku na północ od Dziewiczych Wodospadów. Podobnież w odwecie za zniszczenie gniazda żmijów. Z tego, co wiem, rozbili obóz przy Długich Wodospadach. Pewno łatwo ich tam zauważysz. Czym jest koło łowieckie starego Dunrydu? Kręci głowę. To Ederczycy z nadmiarem czasu i pieniędzy. Podróżują sobie, polując na potwory dla rozrywki. Ale zostawiają też po sobie mnóstwo zniszczeń i trupów. Znaczy się istot rozumnych. Oskarżono ich o mordy i ogólne łotrostwo w Zatoce Buntu, Nowym Heomar i parunastu wioskach po drodze. Ktoś widział, jak polują w rdzawym lesie, więc może tam ich poszukaj. Rozmawiajmy o czymś innym, co chcesz wiedzieć. Odejść. Nowe zlecenie, to zadanie wykonane. To nie ma nowego na razie, zobaczmy teraz. Nowe zlecenie apostoły prawdziwego pomienia. Firedron i jego głowa. Zabilę w rdzawym lesie i przyniesie jego głowę. Już są nowe rzeczy do roboty. Dobra. Dobrze, kto tu jest? Rayfart. Może ten coś będzie tutaj chciał? A więc wróciłaś. Co mogę dla ciebie? Odczytaj jego duszę. A, właśnie. Zaśnieżone ścieżki zanikają w rześkim powietrzu. Czujesz cierpki zapach dymu. Ciemna chmura unosi się znad pozostałości płonącego domu na krawędzi kamienistego pola. Leżysz przyciśnięta do ziemi, a nad tobą wiatr rozrzuca dookoła rozżarzone iskry. Unoszą się w powietrzu jak świetliki. Twoje lewe oko jest zamglone, więc postać stojąca nad tobą stanowi jedynie ciemną plamę, sylwetkę na tle ognia. Teraz nie jesteś już taka dzielna, co? Ciemny kształt zbliża się do twojej twarzy, a następująca po tym agonia wybija cię ze wspomnienia z powrotem do własnego ciała. No co, czyżbym się czymś poplamił? Rayfart patrzy na swoje ubranie. Ale czyli tutaj akurat nic. Dobra, do knajpy. Tak, szukamy tego hasła jakiegoś do, aby wejść do tej baterii Durgana czy Duriana. Bard, z Bardem coś będzie tutaj? Nic nie chce, wieśniak. Jest krasnolud, ale nie chce dziecko. Może dziecko coś będzie wiedzieć? Nie. Feara, wio. Feara unosi go. Wygląda na to, że byłaś w głuszy. Widziałaś tam może mój wóz? Znalazłam twoje towały. Zaciera ręce. Uratowałaś mi skórę, Dondra. Nie wiem, jak ci dziękować, ale mam nadzieję, że przyjmiesz to. Dobrze, wezmę nagrodę. Proszę, zgodnie z obietnicą. Zdobywasz 500. Dzięki raz jeszcze. Przy odrobinie szczęścia niedługo zamiast mrozu poczuję znowu morski wiatr. Dobra. Misja ukończona. Solidny ładunek. O, Jeder ma poziom. No to go jedziemy. Przetrwanie mu zwiększymy. Zwiększymy. Ofensywne, defensywne. Może coś z defensywne. Trzymaj szereg. Przeciwników plus jeden. Refleks węża. Refleks plus 10. Hart niedźwiedzia. Wola byka, wola 10, mentalna twierdza, obrona zauczenia na sobie, zdominowany zamęt plus 10, kontrola ciała, obrona, paraliż, osłabienie, o, no paraliż jest z tego, nieugiętość, ostrożny atak, odbicie plus 8, tempo ataku minus 20, styl walki, broni tarcza, zgrabny odwrót, znakomite odbicie. Odbicie plus 5. Może to weźmiemy. Odbicie plus 5. Niech będzie trudniej go załatwić. Dobra. Zaraz weźmiemy sobie tą tutaj, nie? Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wieśniak, Kejdy. Jest jakiś Andret tutaj. No dobra, pogadajmy. Co ty na to, nieznajoma? Chyba jestem coraz lepszy. Odczytaj duszę Andreda. Garść wspomnień przemyka przez twój
umysł jak ławica wystraszonych ryb, pozostawiając za sobą niewyraźne obrazy dźwięki. Przez chwilę przytłaczają cię, aż wreszcie jedno konkretne wspomnienie uparcie przykuwa twoją uwagę. Ty lub Andret, a może oboje, klęczycie na kamiennej posadzce pomiędzy dwoma mężczyznami. Jeden z nich, przyodziany w pancerz rycerzy Tygla, drepcze przed tobą. Wyczuwasz nieśmiałą pogardę Andreda wobec niego, zupełnie jakbyś sama ją odczuwała. Wyczuwasz również triumf Andreda, kiedy rycerz podchodzi wystarczająco blisko, byś mogła splunąć mu na buty. Wspomnienie rozwiewa się i znajduje się znowu we własnym ciele. No dobra, odczytaj duszę Brdweny. W twoje nozdrza uderza zapach soli i morza, zanim jeszcze przestajesz widzieć izbę. Grunt kołysze ci się pod stopami, a fala morskiej wody przelewa się przez burtę, kiedy statek przechyla się na wietrze. Gwałtowny strząs statku rzuca cię na burtę. Ciemna powierzchnia wody przyciąga twój wzrok. Zauważasz wielkie jak tarcza oko, które spogląda na ciebie. Jesteś przerażona i jednocześnie zafascynowana, nawet wtedy, gdy twoje zmysły cofają się i wspomnienie znika. Łeb Orlanina. Zagramy. Okej. Okay. Stawka to 50 pandów. Wchodzi, zapłać. A, nie chce mi się. Zresztą to... Dobra, Cady. Może to coś będzie. Witaj pani. W czym mogę pomóc? W niczym. O. Kucharka, może kucharka? Nie, kucharka nic nie chce powiedzieć. A ten Haeferik? Odczytaj jego duszę. Widzisz piwnicę, ciemną i wilgotną. Wygląda jak część karczmy, a nie starej fortecy. Oczami Haeferika podziwiasz rząd lśniących butelek, niedawno odkurzonych i wypolerowanych. Kiedy odchodzisz od półek, z zadowoleniem zerkasz na przełącznik wbudowany w posadzkę. Dobrze się czujesz? Osobom nietrzeźwym nie serwuję alkoholu. Okej. Okay. Bywaj. Wiem, co zrobię. Bo Edera byśmy sobie gdzieś zostawili. Mamy tu jakieś uzbrojenia. No coś tu mamy, coś mamy. Dobra. Nie chcę go rozbrajać, Edera. Chociaż on ma fajne bronie, skurczygnat, ale... zobaczę, co masz do zaoferowania. Od nachyla się, jesteś pewna? Chyba wziąłem w kociołku rybi łeb. Nie ma tak jak kufelek na rozgrzewkę. Dobra, może Edera byśmy odprawili, a na jego miejsce weźmy Robocopa. No, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Robocop, damy go do przodu. Zobaczmy, nic nie ma. Ma tutaj R8 cięte, odzyska minus 40. Da się zakląć to? Czy da się to ściągnąć? Nie, ciało nie można użyć. O, widzisz. Zaklinanie. Ale chociaż ulepszyć możemy. Odporność na cięcie, na kwas, na miażdżenie. Może na cięte odpornimy. Premia, damy stanowczość na 2. Dobra. Tak. Tak, odprawiliśmy Edera, on miał te wszystkie bronie chyba, co trzeba. Jasny gwint, co to jest przedmiot? Silna włócznia, jednoręczny. Obrażenia 15. Solidna włócznia, tak? Dobra, jeszcze raz. Ponoć ten stary Sknera najlepsze rzeczy chowa w piwnicy. Okej, okay, stary Sknera. Dobra. Najpierw... no, bo on tutaj... Nie handel. Dokładnie, o to chodzi. O i teraz weźmiemy i... Back to warm your hand, Jay. Nothing like a pint. Dobra, zobaczymy, jak się będzie walczyć z nią. Odprawimy Edera, weźmiemy ją. Dobra, zobaczmy. Teraz musimy ją trochę wyposażyć. Co to jest? Łotrzyca. Tak jak i... Ta jest łowczyni. Aha, to jest łotrzyca.
No dobra. Damy ją naprzód. Nie tu, tylko tu. A, właściwie cechy zobaczymy, jakie ma. Moc, kondycja, zręczność, percepcja, inteligencja, stamina, stanowczość, skradanie się, mechanika 13, o, dość wysoko. Nie może używać pożywienia, ponów narkotyków, nie wchodzi o nam dłości, to... O, sporo rzeczy, oślepiający cios, zabójcze ciosy, proszę, żywica, zuchwały atak, drugi oddech, cios plecy, garda. No ma nawet tutaj ciekawe rzeczy. Krwawa rzeź. Okej. To może być całkiem niezłe, ale zdrowia ma 807. Ho, wytrzymałość 202. No dobra, tutaj mamy... Aha, tutaj ma 1800. Wytrzymałość 320, 1000... Okej, no tutaj żywotności ona nie ma tutaj za bardzo zbyt dobrej. Celność, to celność ma niezłą. Widzę, dobra, zobaczmy teraz, co możemy zrobić z nią. Jakbyśmy jej dali to. Tą broń i tą broń. 87, 83. Dobra, a tutaj co mamy? Co możemy jej dać z tych? Okej, to nie za wiele możemy jej dać. Z tych rzeczy, buty. Dobra, buty jej damy. Odbicie plus 5. Obrażenie od magii plus 10. Damy jej odbicie plus 5. Co tu jeszcze? To jest tutaj nic nie warte, ani to. Tego nie może nosić. Prawdopodobnie, ale chyba tak. No i z broni tutaj nie ma nic ciekawego więcej. Chyba, że będzie tą dzidą naparzać. Dobra, niech ma tą włócznię. Może? Jednoręczna? Ok, 90-83, ale tak jak ma, to ma lepiej. To ma lepiej, widzę. Dobra, dajmy jej buciory, dajmy odbicie. Pierścieni nie mamy żadnych. A może mamy? Mamy jakieś pierścienie? Chyba nie mamy. No dobrze, to co byśmy jej tutaj dali? Ma, Eder miał jeszcze tego stworka jakiegoś pewnie do... A, tutaj ma te różne rzeczy. Dobra, bo czy ta posła, który zadaje dodatkowe obrony, ma szansę spełnienia albo... Okej. Dobra, weźmy jeszcze coś tutaj, wpakujmy w podręczne. Co to jest? Odbicie plus 40. Może się przydać. Dalej. No ma żelazną, to żelazna skóra się nie tego, a tej redukcja obrażeń plus 10, dobra, może być. Nie wiem, czy to może pić. Wytrzymałość plus 82. Okej, na krytyki. A może rzucać jakimiś czarami? Wiedza 10. Mamy coś, co ma trochę mniejszą wiedzę. Ile ona ma wiedzy? 0. A to nic, na nic się to jej nie zda. Odbicie plus 25, refleks. Jeśli może to pić, no zobaczymy. Najwyżej wrócimy do... Aha. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tak, bo ona może będzie... Mamy pistolet. Damy jej pistolet. Właśnie. Dobra, zobaczmy, jak pistoletem włada. 78. Tak sobie.
Robot. Robot Zark 7. Owyna, może ta? Odczytaj jej duszę. Wyczuwasz esencję Owyny i niemal natychmiast ogarnia cię ciemność. Dopiero po chwili zdajesz sobie sprawę, że to bardzo stare wspomnienie. Kiedy twój wzrok przyzwyczaja się do blasku pochodni, dostrzegasz, że stoisz w ciemnym tunelu, który instynktownie rozpoznajesz jako część baterii Durgana. O proszę. Nad kopalnianym wózkiem stoi kilka postaci w obdartych opończach i kapturach. To krasnoludy, tak jak ty, pakują na wózek owinięty płótnem ładunek, z którego prześwituje czasem metal, ostrze miecza lub połysk wypolerowanego pancerza. Krasnoludy pracują w pośpiechu, ale ostrożnie. Ładują zawiniątka z przytłumionym brzękiem i łomotem, zaniepokojonym wzrokiem, zerkając w stronę zgiełku w tunelu. Skupcie się, im szybciej skończymy, tym szybciej możemy pójść. Mówi z suchym szeptem, czując wypełniające cię energią zdenerwowanie. Dzielisz niepokój z pozostałymi, ale w przeciwieństwie do nich delektujesz się nim. Mimo to na wszelki wypadek zerkasz przez ramię. Jeden z krasnoludów zwraca się do ciebie. Spieszmy się, kapitanie Gregor. Naprawdę, kiedy się odwracasz, pozostali zdwajają wysiłki. Kiedy tak napełniają wózek, czujesz w brzuchu przyjemne motylki. Funkcja kapitana straży jest mało opłacalna, ale umożliwia wizyty w zbrojowni bez wzbudzania podejrzeń. Skarbnik Zoltun wyprzedał połowę arsenału baterii, więc kto zauważy brakujące żelastwo? Poza tym masz już chętnego kupca, jeśli tylko zdołasz wydostać towar poza baterię, zanim ktoś cię wyda. Kiedy powracasz ze wspomnień, zdajesz sobie sprawę, że przebudzenie Owyny będzie trwałe. Może zamiast tego znajdziesz kogoś innego, kogo można przebudzić. Unosisz wzrok i widzisz, jak Owyna ci się przypatruje. Panie, przepraszam, dobrze się czujecie, panie? Przechyla głowę i maszczy brwi. Wyglądasz na kogoś, kto wgryzł się w jakąś soczystą tajemnicę. Jej zimne palce zaciśnięte są na twoim ramieniu, a ciemne oczy mierzą cię przenikliwym spojrzeniem. Cieszę, że nie jestem tu jedynym, który nie ufa widzącym, ale jej też nie należy ufać. Przebudź się, Gregor, i przypomnij sobie kradzież w zbrojowni. To taki, ja nie rysuję jej twarzy wiotczeją, przez chwilę wygląda, jakby zasnęła. Jednak trzepocze powiekami, które po paru chwilach rozchylają się w cienkie szparki. Kradzież? Jestem kapitanem straży. Lepiej uważaj, na kogo rzucasz takie oskarżenia. Mówi powoli, a jej słowa są wyważone. Potrzebne mi jedynie hasło do baterii Durgana. Spokojnie, Gregor. Miałem nadzieję na współpracę. Okaż jakieś wyrzuty sumienia. Nadużyłeś stanowiska i zaufania. Kapitanem straży? Chyba zapomniałeś munduru. Może trzecie? Pociąga nocą. Solidnie wypełniałem swoje obowiązki, a skoro szacowny skarbnik Zoltun może sprzedawać durgańską stal, to dlaczego ja nie? Słuchaj, może chcesz się dogadać, bo ja bardzo chętnie. Przybliża się tak, że bardziej czujesz jej słowa, niż je słyszysz. Przebudziłam cię, jesteś mi coś winien. Co powiesz na taki interes? Odpowiesz na moje pytania, a ja nie skręcę ci karku. Rozejrzyj się, nie jesteś w stanie stawiać żądań. Może trzy. Rozumiem, przez jej oblicze przemyka cień, ale poza tym dobrze kryje zaskoczenie. W końcu zaczyna chichotać. Nie wiem, co powiedzieć. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna. Patrzy po sobie, wyciągając ręce i dotykając odzienia. Muszę wejść do baterii Durgana. Poproszę o hasło. Przewraca oczami. Durgańskie młoty niechaj stukają. Kowadła nasze niech dźwięcznie śpiewają. Mury baterii przed zbójem i bestią dzieł naszych ochrona. Gorąca kuźnia tam w pocie czoła stal wykuwamy. Ku chwale Abydona. Jeśli ktoś zapyta, to nie słyszałaś tego ode mnie, jasne? A teraz Owyna przechyla się i kicha tak mocno, że aż kuś się unosi z podłogi. Podnosi wzrok na ciebie, wycierając załzawione oczy. Proszę wybaczyć, zamyśliłam się i zatrzymuje się i mruga oczami. Co ja mówiłam? Coś o młotach i ogniu? Jej oczy niemal wychodzą z orbit. Zostałaś przebudzona, dzielisz ciała z duszą kapitana straży z baterii Durgana. Śmieje się nerwowo. Chyba sobie dworujesz. Jak to możliwe? Przebudziłam cię, potrzebowałam informacji o baterii. Jego dusza odrodziła się w tobie w całości. Czasami skutkuje to przebudzeniem. Może cztery. Nie mogę być przebudzoną. To by oznaczało, cofa się o krok i zakrywa usta dłońmi.
napływy ondry, jestem na niego skazana. Jej ciało tężeje, wszystkie mięśnie napinają się, stoi jak skamieniała, aż po chwili w jej oczach pojawia się cwane spojrzenie. Jej barki i tułów wietrzeją, a kiedy znów przemawia, jego głos brzmi spokojnie. Nie jest tak źle, Owen. Dzięki temu możemy się dogadać, dla wzajemnej korzyści. Wyciąga szyję, rozglądając się po ciemnym pomieszczeniu. Jej głos drży. Dogadać? Czego ode mnie chcesz? Gregor chichocze. Nie od ciebie, tylko dla ciebie. Chyba czas, żebyśmy dostali podwyżkę. No nie wiem, Haeferik to raczej Sknera. Niepewny grymas owiny zajmuje miejsce aroganckiego uśmieszku Gregora. Nie martw się o Haeferika, mam coś innego na myśli. Na twarzy owiny pojawia się wyraz głębokiego zamyślenia, kiedy w ciszy rozmawia z Gregorem. Odejdź. Okej, okay, przebudź duszę krasnoda z baty. Dobra, udało się, zaktualizowano dziennik. Misja ukończona, samotnik z białej marchi. Okej, okay, coś Robocop chce ze mną gadać. Zebrałem daninę. Jeszcze bandyci coś zrabowali. Ukończone. Pelagina powraca do warowni, zdobywając doświadczenie i wspomnienie. Otwórz baterię Durgana. Zaktualizowano dziennik. No sporo rzeczy się zrobiło. Dobra, coś tu zdobyliśmy. Co to jest? Wspomnienie życzenia dajnego ciepła. Cel plus promień, przyjaciel, wytrzymałość. Ogród życia, druidzkie zaklęcie. No dobrze. Co tak chcę tutaj pogadać? Myślałem, że najciekawsze, co można powiedzieć o tutejszych, to to, że pokryci są wszami i szronem, ale miałaś przed chwilą taki dziwny wyraz twarzy. Co znajdujesz, kiedy tak szperasz? Naturę duszy, rzeczy, których wolałbym nie widzieć. Nic ważnego. Zazwyczaj błędy popełniane przez innych, głównie wszy i szron. Najpierw powiedz mi, dlaczego naprawdę chciałaś ze mną wrócić do krzepy. Przesuwa oczami w oczodołach. Być może kogoś szukam. Trwala imieniem Harmkę. Drużyna zyskała doświadczenie. Intelekt. Czy to ma przypadkiem coś wspólnego z zimnym rankiem? Oczywiście, zaciska pięści, wywołując zgrzyt i stukot metalu. On był jednym z tych, którzy spalili zimny ranek. Wytropiłam go w krzepie przed laty, ale schwytano mnie, zanim mogłam dokończyć sprawę. Na jej pancerzu piersiowym pojawiają się i znikają ciemne, opalizujące zawiasy. Z metalowego korpusu bucha gorąc. Mam ci pomóc kogoś zamordować? Po 13 latach nadal chcesz go ścigać? Opieram cię, opowiedz mi o nim wszystko, co powinnam wiedzieć. Może drugie, trzecie. Trzeba mieć w życiu jakiś cel, dla którego wstajemy rano z łóżka. W jej głosie pożbiewa lodowaty gniew. Widziałem tego Harmkego pod moim płonącym domem. Gapił się w ogień tak, jak ty gapisz się w duszę. Gwałtownie zaciska i rozwiera metalowe pięści. Wiem, że to było głupie, takie polowanie na wszystkich, którzy tamtej nocy nieśli pochodnie, ale kręci głową na bok, kij podnosi rękę. W pokrytej delikatnymi rytami dłoni nic nie ma. Nie wykonuje, ale wykonuje gest, jakby coś trzymała. Gdybym wiedziała, że dopadłam tego, który odpowiada za spalenie mojego domu i mojej rodziny, chyba mogłabym wreszcie odetchnąć z ulgą. Skąd masz taką pewność odnośnie tego Harmkego? Tamtej nocy długo i uważnie mu się przyglądałam. Nasz dom stał na skraju wioski i miał żółte drzwi. Tam go widziałam. Powoli kiwa głową. Poza tym zasięgnęłam języka po przybyciu do krzepy. Powiedziano mi, że wszyscy tutejsi drwale wzięli udział w czystce. Uznawali to za punkt honoru. Złączenia na głowie wydobywa się obok pary. Co to wszystko ma wspólnego ze mną? Powiedziałem ci, że był razem z resztą motłochu. Widziałam, jak patrzył na mój płonący dom. Ale kiedy go znajdziemy, chcę się dowiedzieć, czy to on spalił mój dom, moich rodziców i rodzeństwo. Nieświadomie pociera kciukiem rysy na dłoni. Nigdy nie sądziłam, że będę mogła się upewnić, ale ty jesteś widzącą i tak dalej, więc możesz zajrzeć w jego duszę i sprawdzić. Zrobię, co w mojej mocy. Bardzo miło z twojej strony, naprawdę bardzo. Ponownie kiwa głową, tym razem spokojnym rytmem. Nie wiem, gdzie się teraz podziewa, ale ktoś w krzepie musi go znać. W takich mieścinach wszyscy się znają.
Jej czarne, paciorkowe oczy chroboczą w oczodołach, kiedy na ciebie zerka. Galvino mówił, że zamordowałeś kilka osób, zanim przeniósł twoją duszę. No ślepia kukły, ale z niego gaduła, przewraca oczami. Powiedz mi, dlaczego zabiłaś tyle osób? Albo czy naprawdę to zrobiłaś? Tak, wpatruję w ciebie wyczekująco. Powiedz mi, dlaczego zabiłaś tyle osób? Jeśli szukasz logiki i rozsądku, to się rozczarujesz. Jedno i drugie nie ma sensu. Słyszałam część twojej opowieści z ust innych osób, resztę chciałabym usłyszeć z twoich. No, ze spiżowego golema dobiega miękki syk, rozpoznajesz, że to westchnienie. Być może słyszałaś o zimnym ranku, cicha, niewarta zapamiętania osada pod lasem, dopóki banda wściekłych ciemniaków nie puściła jej z dymem, gwałtownie popiskuje, postukuje palcami jednej z rąk. Co dokładnie się stało z zimnym rankiem? Łączenia na pancerzu buchają nagle gorącem, kiedy jej esencja burzy się i jątrzy, żeby nie wyeksplodowała gdzie czasem. Rolnik po drugiej stronie gór obudził się pewnego dnia z głową w płomieniach i uznał, że przemówił do niego jego Bóg. Podobnie jak kilka tysięcy jego ziomków, kiedy już znudziły mu się pola Worlasu, pomaszerował na zachód, a z nim horda uzbrojonych kmiotów. Co masz na myśli? Święty Whitewen i jego cholerna krucjata postanowił uczcić przejęcie władzy w Ra'tseras, atakując Jelenie Boże. Większość jego wojsk poszło na północ ku cytadeli Halgota, ale kilka tysięcy poszło przez góry, do zimnego ranka. Pozwoliliśmy im przejść. Dlaczego nie próbowaliście zatrzymać Ra'tserasian? Mieli nad nami znaczną przewagę liczebną. Nawet takie wsiochy jak my potrafiły to policzyć. Popatrz, co się stało z Doliną Łaski. Tamtejsi stawiali opór i ze wsi nie pozostał nawet kamień na kamieniu. Zaciera spiżowe dłonie ze zgrzytem metalu. Poza tym prosiliśmy Duke'a o wsparcie. Powiadomiliśmy go, że wojsko Whitewena przeprawia się przez góry. Widać, miał ważniejsze sprawy na głowie. Krzyżuje ramiona na pokrytej metalowymi płytami piersi. Także przepuściliśmy wojska Whitewena, żeby Duke sam się nimi zajął. Słyszysz lekki grzechot, kiedy wygina nadgarstek. Co się wtedy stało? Więc zimny ranek zniszczono w odwecie. Potem jak boski moc popielił Whitewena, jeleniobożanie w zamoku szukali czegoś, co można podpalić. Zauważasz w włączeniach jej pancerza napinające się cienkie druty. Przyszli nocą, były ich setki, z różnych okolic, rozwścieczeni utratą bliskich na wojnie, śmieje się gorzko. Widać uznali, że mamy obowiązek odprowadzić ich bliskich do cyklu. Zapalili pochodnie dopiero po tym, jak otoczyli wioskę. Ujrzeliśmy ich jako krąg ognia zbliżający się do wsi. Przerywa, a jakiś mechanizm z tyłu jej czaszki stuka cicho. Obudziłam się i pobiegłam do okna. Cała wioska stała w ogniu, a dym zasłaniał widok. I te krzyki, jej kciuk drga rytmicznie. Większość wybiegła na zewnątrz i padła ofiarą tłuszczy. Inni schowali się w chatach i spłonęli żywcem. Co to ma wspólnego z twoimi zbrodniami? Polowałam na tych, którzy brali w tym udział. Myślałam, że to oczywiste. Nie miałeś przecież szans, żeby dopaść wszystkich. Zabiłaś tylko osoby, które napadły na zimny ranek, tak? Jasne, jej głos pozbawiony jest emocji, podobnie jak jest jej oblicze. Mam odpowiedzieć wprost? Znalazłam tych, którzy zniszczyli moją wieś, a potem podpaliłam ich domy, kiedy byli w środku. Czasami byli w pojedynkiem, czasami nie, wzrusza ramionami. Co dokładnie chciałaś osiągnąć? Milknie. Naszą wioskę spalił cały tłum, ale tylko jedna osoba podpaliła dom mojej rodziny. Miałam nadzieję, że dopadnę go po drodze. Teraz to chyba bez znaczenia. W spiżowej czaszce słyszy westchnienie, ale jej esencja burzy się i rzuca jak ogon niespokojnego kota. Twoje relacje z Galvino były nietypowe. Z nimi nie można mieć innych. Ani ze mną, krzyżuje ramiona. Żywisz do niego urazę? Trudno nie żywić urazy do kogoś, kto odarł moje ciało z duszy. Unosi złożone ramiona ze zgrzytem metalu. Od dawna się znacie? Jakieś 13 lat, zbyt długo moim zdaniem. Mówił, że cię stworzył. Jak posmaruje chleb masłem, to też powie, że coś stworzył. Nigdy nie grzeszył skromnością, przewraca gwałtownie oczami. Zdołał wcisnąć moją duszę w tę kupę żelastwa, to prawda. Może i czyni to z niego geniusza, ale także
Wiadomo kogo. Stuka palcami wzdłuż odrapanego bicepsa. Rozważałeś czasem zabicie go? Każdego dnia, ale wciąż to odkładałam. W końcu żadne z nas nigdzie się nie wybierało. Co dokładnie dla niego robiłaś? Przyglądać się przez kilka chwil wzrusza ramionami. Dbałam o jego narzędzia, sprzątałam w warsztacie, kułam młotem, aha, i łapałam dla niego podróżnych, żeby mógł się babrać w ich duszach. A o czym ty mówisz? A co sobie myślałeś, że skąd się wzięły te wszystkie pozostałe golemy? Przechyla głowę. Ale nie martw się, wszyscy byli zepsuci do szpiku kości. Dziękuję, że mi to powiedziałaś. Chcę cię po prostu zapewnić, że pracuję z kimś, kto naprawdę zna się na rzeczy. Porozmawiajmy o czymś innym. Tak, ja też mam go już dosyć. Opuszcza ramiona i odpręża się. Odnośnie baterii Durgana. To, że jestem zrobiona z metalu, nie oznacza, że jakoś szczególnie przepadam za kowalami i kuźniami. Trąca spiżowe ramię, podzwaniając fałszywie. Wiesz coś na jej temat? Nie więcej niż powiedział ci wcześniej Galvino. Pamiętasz może inne ekspedycje, które widziałeś Galvina? Bez szczegółów. Wszyscy wyglądają prawie tak samo, kiedy zatykają nosy. Zastanawia się przez chwilę, a potem gwałtownie nachyla głowę, coś sobie przypominając. Ale ta ostatnia grupa, która przybyła przed tobą, oni byli jacyś inni. Zaciska trzy palce i zgrzyta nimi. Nie potrafię tego określić, ale wydawali się być niebezpieczni. Czułam się niemal, jakby włosy na karku stawały mi dęba. Gładzi dłonią gładkie, spiżowe obręcze na karku. Nikt z odwiedzających Galvina nie wzbudzał takiego odczucia. Nieważne. Morderstwo, tropienie i właściwe materiały na rozpałkę. To są moje specjalności. Jak wyglądało twoje życie przed wojną świętego? Niewiele da się o nim powiedzieć. Moim zdaniem oznacza to, że dobrze mi się wiodło. Kiwa głową w zamyśleniu. Ma była łowczynią, nauczyła mnie zastawiać sidła i oprawiać zwierzynę. Tata lubił majstrować, ja byłam na to zbyt niecierpliwa, ale lubiłam przyglądać się, jak pracuje. Moi bracia i siostry też byli w porządku. Po części cieszę się, że nie mogą mnie teraz zobaczyć. Jej oblicze pozostaje jak zwykle niewzruszone, ale jej esencja wiruje i burzy się, odwraca wzrok. To wszystko. Znać Harmkiego. Dobrze, będziemy go szukać. Trzeba chyba z kimś pogadać. Może z Owynną, ona coś będzie wiedzieć. Czy już nic? Czy czegoś wam potrzeba, pani? Wpatruje się pod ogie pod stopami, jednak zmienia pozę, podnosi i postuje plecy, kiedy kontrolę przejmuje Gregor. Ha, bardzo dobrze. Następnym razem opuść głowę bardziej, to się dobrze przyjrzysz sakiewce. Kieruję wzrok na ciebie. Tylko sobie ćwiczymy, nie zwracaj na nas uwagi. Ha, trzeba nam na tą dziewkę baczyć. Okej. Okay. Z wieśniakami chyba nic. Dziecko wieśniaczka. Może coś będzie wiedział. Heferik. Znasz kogoś w imieniu Harmkę? Tego drwala? Jasne, że znam. Idź na zachód od wioski, potem na północ. Jeśli dotrzesz do zamarzniętego strumienia, to zaszłaś za daleko. Idź na zachód od wioski, potem na północ. Okej. Okay. Zazwyczaj pracuję w okolicy rdzawego lasu, chociaż nie zawsze. Cóż, to na co czekamy, Dondra? Czytałem kiedyś wajnański kryminał, który tak właśnie się zaczynał. Zakończenie było marne. Bywaj. Ten, który uciekł, zaktualizowano dziennik. Dobra. No, dość szybko żeśmy to się uporali z tymi rzeczami. Przynajmniej. Zejdźmy to na chwilę na dół, zobaczymy. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze uda się. Okej, okay, cóż mogę dla ciebie zrobić? Pogromczyni ogrów, może zagramy w kości. Odczytaj jego duszę. Przez chwilę twoje zmysły zostają przytłoczone. W okolicach pasa czujesz dotyk dłoni, w uszach rozbrzmiewa twój własny cichy śmiech. Uderzasz barkiem o szafkę, która grzechocze za każdym razem, kiedy Byrd Kwena nachyla się, aby cię pocałować. We wspomnieniach wyczuwasz przyjemny spokój. Nic, co miałby jakikolwiek związek z baterią. Dziwne miejsce na grę.
Tak, Heferyk nie lubi, kiedy robię harmider na górze, więc pozwala mi korzystać z piwnicy, pod warunkiem, że nie ruszam towarów. Uczciwy układ, prawda? Dobrze nam tu. Odejdź. Nie będziemy grać w kości, bo po co? Szulerzy. Czy jeszcze można ku duszy sięgać u co po niektórych postaci? Dobra, jeszcze coś tutaj mamy chyba w tej krzepie do zrobienia. Nothing. That's what I like about you. Beg your pardon? You don't talk much. Zobaczmy tak, tu, o, coś tutaj tego nie sprawdziłem, a to normalnie. No to wejdźmy do tego domu. Tchyrsyńskie, Welcome. zobaczmy. Odczytaj Have a jego seat duszę. by the fire. Dusza Tchyrsa jest powściągliwa i tędziąca życiem. Kiedy sięgasz ku niej, swoimi zmysłami widzisz, jak z twoich ust wydobywa się obłok pary. Znajduje się wysoko nad ziemią, wciśnięta pomiędzy dwie gałęzie drzewa. Księżyc rozjaśnia ośnieżoną okolicę, a w oddali widzisz, jak twoja zwierzyna wychodzi na lód, jakby wkraczała na oświetloną scenę. Wstrzymujesz oddech i naciągasz łuk. Ciepło powraca od twoich kończyn, a mrusy śniegu ustępują miejsca zadymionemu domostwu. Tyrska. Odejdź. Dobra, tutaj nic nie mamy. Okej. Przyjrzyjmy się naszemu Robocopowi. No wygląda nieźle, no. Bywaj. To na razie nic nie będziemy sprzedawać. Nie wiem, czy tutaj będą jeszcze jacyś ludzie do pogadania. Nie. Wiem, że coś tam w nocy mam pójść do tego. O, tu jeszcze coś zostawiłem. A to normalnie kasę. I nikt jej nie wziął. Ciekawe. Tu wydukryś. O, tu jest Ista. Właśnie z nią też mieliśmy. Mam nadzieję, że ci się poszczęściło. Bądź ostrożny z tym urządzeniem. Z jakiego. Okej. Nie znalazłam żadnych złóż metali, a jedynie to. Wybierzmy. Co takiego? Czyli działa? Cóż za dzień. Ale czemu klejnoty? Nie sądziłem, że urządzenie wyczujenie żywiące. A to fascynujące. Okej. Muszę przeprowadzić dalsze badanie, ale ważne, że zadziałało. Wreszcie jakiś przełom. Z pewnością tej Adry mogę skalibrować zaklęcia. Dzięki temu znajdziemy żelazo, złoto, Adrę, wszystko. Wręcz jej klejnoty. Zatrzymam te klejnoty na dość cenne. Cieszę się, że mogę pomóc. Pierwsze. To spowoduje ogromne zmiany. Och, a i ty nie odejdziesz z pustymi rękoma, rzecz jasna. Proszę, odłożyłam to na wilk i opierunek, ale chyba nie zagrzeje miejsca w krzepie zbyt długo. Okej. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłaś. Opowiem o tym po powrocie, obiecuję. Kto wie, może następną baterię nazwą twoim imieniem. Cenne przyrządy. Zadanie wykonane. Znowu ta chce coś gadać. Zaraz, to jeszcze poziomy mają moje postacie. Odnośnie baterii, jakby, dobra, zobaczmy. A tu coś mamy. Rozmawiamy, czy bateria drugana, nieważne. Nie, to nic nie ma, to nie wiem, czego to tam pokazuje, że coś tutaj jest do pogadania. Dobra. No to żeśmy troszeczkę, przynajmniej jedną osobę.
Jaśniak, tu jest ten rybak, ale teraz nie możemy do niego pójść. Tylko po zmroku, jak już. Dobra, popatrzmy, co tu jeszcze mamy. A do Renen Gildy jeszcze chyba muszę się udać. Tak, bo jeszcze tam coś u Renen Gildy było. Tylko gdzie ona to była? Tu? Chyba tu, zobaczmy. Renen Gildy, Uldrick, czy coś ma do powiedzenia? Odczytaj jego duszę. Sięgasz ku esencji Uldricka i widzisz słup ogrodzenia stojący w zamrażniętym błocie. Wokół twoich nóg gromadzi się śnieg, a woda przecieka ci do butów. Wiatr przeszywa cię zimnym przez kilka warstw futer. Trzymasz w zdrętwiałej dłoni drewniane dłuto, w drugiej zaś młotek. Klękasz przy słupie i bierzesz się do pracy. Godzina po godzinie walisz młotkiem, czując, jak narzędzia stają się coraz cięższe, a para wydobywająca się z twoich ust sprawia, że niewiele widzisz. Chcesz zająć się czymś lepszym, wiesz, że potrafisz, ale nikt już nie stawia nowych domów w krzepie. Ostatni stół, który zrobiłaś, postawiono w rybaczówce, a ozdobne ryty na zgięciach, którym poświęciłaś tyle czasu, pokryte są teraz flakami szczupaków. Teraz zaś naprawiasz palisadem, bo to niezbędne. Długo ślizga się, przesuwa wzdłuż dłoni. Gwałtownie nabierasz powietrza. Kiedy jednak podnosisz rękę, widzisz z ulgą, że nadal masz wszystkie pięć palców. Musisz się wydostać z tej wioski. Wycofujesz się z duszy Uldricka, który nadal stoi, wpatrując się w ogień, jakby również zagubiony w swoich wspomnieniach. Dobra. Przyjrzyj się duszy Renen Gildy. Twoja świadomość wdziera się pod skórę Renen Gildy. Jej oczami widzisz zatarte przez upływ czasu wspomnienie. Znajdujesz się w karczmie. Izba jest duszna i czujesz, że się pocisz, ale to nie wina zaniedbanego paleniska, tylko ciepłota ciał wielu rozwścieczonych wieśniaków. Twój mąż czeka przy drzwiach, trzymając się jak najdalej od zgromadzonych. Przytrzymuje Uldricka, który z wypiekami na twarzy i przez strachem w oczach patrzy na kłócących się dorosłych. Po raz pierwszy dociera do ciebie, jak paskudnie śmierdzą twoi sąsiedzi. Kiedy tak zebrali się w jednej izbie, z ich ciał unosi się odpychający odór. Ile zapłacił ci ten stary padalec Konenheedzie? Gryndę. Naczelny rybak gniewnie wskazuje palcem na drugi koniec pomieszczenia. Cyneheod, wasz niegdysiejszy sołtys, kuli się w łące pod oskarżycielskim spojrzeniem całej wioski. Och, te ich oczy, okrutne, świńskie oczka mierzące Cyneheoda niczym tępe oczy wygłodniałych wieprzy patrzących na karmę. Tylko jedno brzydzi się bardziej, sam Cyneheod i jego nieudolne wykręty. Maestro Galvino i ja doszliśmy do porozumienia. Jego grdyka porusza się w górę i w dół. Chodziło o dobro krzepy. Myślałem... Kobieta pośród tłumu wygraża pięścią. Myślałeś, że pozwolisz morderczyni kroczyć wśród nas? Pozostali gorliwie wspierają ją okrzykami. To, co z początku było zbiorowym mamrotaniem, nasila się i zbiera jak burzowe chmury. Spoglądasz ponownie na męża, szepcze coś do Uldricka, ale kiedy napotyka twoje spojrzenie, w jego oczach widzisz nieme błaganie. Ruszajmy. Miękkie plaśnięcie zwraca twoją uwagę z powrotem na drugi koniec sali. Ktoś rzucił ziemniakiem. Cyneheod kuli się i pociera szczękę. Chcesz na nich krzyknąć, powiedzieć, że to bzdury i strata czasu, ale wiesz, że zaraz będzie gorzej. Mieszkańcy krzepy są zrządni krwi, a Galvino i jego monstrum opuścili już wioskę. Znowu się odwracasz. Mąż macha do ciebie gwałtownie, jednak to widok Uldricka zapiera ci dech w piersiach. Jego dziecięce oczy wpatrzone są w kotłujący się tłum. Kiedy tylko dotarły do was pogłoski o tych potwornych czystkach, było oczywiste, że dziecko coś takiego zobaczy, ale dlaczego musiało się to stać tak prędko? Właśnie to doprowadziło tę diablicę do szału, a teraz jego małe oczka stają się coraz większe, pochłaniając scenę przed nim, a ty stanowisz jej część. Chcesz wyjść, ale jeśli to zrobisz, dziecko zapamięta tylko tchórzostwo i szaleństwo mieszkańców, twoje całej wioski. Tłum dookoła rozpycha się i krzyczy gniewnie. To groźne zwierzęta, ale jednak tylko zwierzęta. Trzeba nimi po prostu pokierować.
Przepychasz się na koniec sali, w którym Cynaheot trzęsie się ze strachu w kałuży własnego moczu. Dosyć! Rozgorączkowany głos wydobywa się z twojego gardła. Pozostali milkną i patrzą na ciebie. Słuchają biernie, jak zamieniasz wyrok śmierci Cynaheota na wygnanie. Nikt się nie sprzeciwia, kiedy wyjaśniasz, że ma opuścić wioskę. Samotnie iść tam, gdzie go zechcą. Milcząco zgadzają się z tobą, kiedy mówisz, że nie będzie sobie brudzić rąk kimś takim jak on. W ich spojrzeniu pojawia się jednak coś jeszcze. Zalążek zaufania i zależności. Czujesz, jak zbiera się wokół ciebie. Otacza cię jak masa perłowa ziarnku piasku. Chcesz jedynie ocalić życie Cynaheota, a nie zająć jego stanowisko. Jednak patrząc na ich twarze, widzisz ledwie skrywany strach, obawę przed półbogami wędrującymi po górach, przed jeleniobożanami i ich czystkami, przed powolną śmiercią wymarłego miasteczka. W wyrazie twarzy Uldrika znajdujesz odbicie ich pełnej wdzięczności i otuchy. Może wioska jest pozbawiona nadziei, ale zdajesz sobie sprawę, że nie możesz jej opuścić, tak jak nie możesz opuścić swojego dziecka. Jedyną osobą, która na ciebie nie patrzy, jest twój mąż. Kręci głową ze wzrokiem utkwionym w drzwi. Wynurzasz się ze wspomnienia Lenengildy, chociaż jest bardzo barwne. Nie ma nic wspólnego z baterią Durgana. What's on your mind? O czym chcesz porozmawiać? Bywaj. Ale było tam dużo tego wszystkiego. Dobra, wychodzimy. No dobrze, to cóż, to może na tym zakończylibyśmy ten... A, jeszcze może zanim zakończymy, to oczywiście zwiększę ich troszeczkę. Atletyka, dajmy atletykę, niech będzie większa. Dalej, może defensywę teraz polecimy. Chociaż to są ciekawe rzeczy, no ale co zrobić? Kiedy wzmocniona, więc defensywa się przyda. Nieugiętość, mentalna twierdza, odwrót, znakomite odbicie plus 5, dalej, musi być mocniejsza, niezłomny, tak, dajmy mu też atletykę, bo tak, żeby był trochę mocniejszy. Okej, tu mamy różne czary, dodatkowe zaklęcia kolejnych poziomów, ale dałbym ofensywność, biegłość, strzelec wyborowy. Ma pistolet? Ma. Dobra, niech będzie strzelec wyborowy jeszcze. Takich wieloklasowców trochę tworzę, trzeba przyznać. No i dobra. Dobrze, teraz już zakończymy, więc do usłyszenia w następnym odcinku i z Bogiem.